Witam serdecznie, Maciej Gładysz. Jestem uczestnikiem projektu Tu mówi Wleń. Jestem tam w roli scenarzysty. Udało mi się napisać scenariusz do filmu, który mamy już zamiar zrealizować całkiem niedługo. Jesteśmy już w trakcie produkcji. Pierwsze nagrania już ruszyły. Ponadto zajmuję się klubem dyskusyjnym z naszą młodzieżą z gimnazjum. Oglądamy razem filmy i potem dyskutujemy sobie trochę pod kątem aktorskim, filmowym oraz troszeczkę o życiu. Do projektu trafiłam w taki oto sposób, że moja córka też uczęszcza do tej szkoły i w ramach tego projektu chciałabym być otwarta i pomocna, jeżeli chodzi o jakąś współpracę z ośrodkiem kultury. Nazywam się Maksymilian Ziątek, mam różne talenty i jestem aktorem, nie wiem dlaczego. Nazywam się Konrad Gil, zawsze chciałem przeżyć jakąś przygodę z filmem, z kinem. Nazywam się Julia Skrzypiec. Interesuje mnie to, jak to wygląda od drugiej strony. Na ekranie widzimy tylko to, co jakby jest już zrobione, oprawione, dopicowane do ostatniej kreski praktycznie, a nie wiemy, jak to wygląda. Nie widzimy pomyłek, nie widzimy błędów, nie widzimy jakichś potyczek. Razem z młodzieżą naszej szkoły biorę udział w projekcie Tu mówi Wleń. Chcemy im pokazać, jakim wartościowym środkiem wyrazu jest film. Biorą udział w warsztatach aktorskich, warsztatach filmowych, a takim efektem końcowym będzie nagranie przez nich takiego profesjonalnego filmu dotyczącego Wlenia. Projekt Tu mówi Wleń jest moim autorskim projektem, w którym chcieliśmy jako społeczność lokalna zawrzeć kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, nawiązać żywe relacje lub je pogłębić ze społeczką imienia Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu, z nauczycielami oraz z uczniami. Po drugie, chcielibyśmy pokazać Wleń w narracji młodych ludzi, jak wyobrażają sobie, co myślą o Wleniu, a nie ma na to lepszej możliwości, jak wykorzystanie potencjału kina i sztuki filmowej. Znajdujemy się w przepięknym kinie Jutrzenka za rogiem. Kino działa dokładnie pół roku. Jest ono miejscem wielu wydarzeń, spotkań. W tym kontekście młodzi filmowcy uczestniczą w projekcie Bardzo młody krytyk filmowy, gdzie uczą się konstruktywnie spierać, gdzie szukają argumentów, gdzie wyrażają swoje opinie na temat obejrzanej sztuki filmowej. To daje wiele, wiele frajdy, ale także otwiera przed nami dorosłymi wiele możliwości edukacji filmowej, bo o to także nam chodzi, żeby z tej frajdy, jaką mają uczestnicy projektu, także wyciągnąć takie, wyłuskać elementy styczne między edukacją a animacją kultury, i to nam wydaje się, że w projekcie zaczyna bardzo, bardzo pięknie kiełkować.